międzyczasie chyba sprawy zostały wyczerpane, ale moje takie prośba kolejna pani Mirko, tam była jeszcze rozmawiana sprawa przejścia dla pieszych od ulicy Krakowskiej w ulicę Sokołowską. Mamy piękny chodnik do ulicy Sokołowskiej z jednej, z drugiej strony i praktycznie nic przejść nie można. Zapamiętałam to wszystko, panie wiceprezesie. Dziękuję, że to nie chodnik wyprojektowany z ulicy Krakowskiej dzięki staraniom gminy, a się staraniom tutaj szczególnie Sławka i pani Teresy. Jest bardzo potrzebny samochodnik i powiat Pruszykowski no nie przygłosił się za bardzo do tego, bo prosiliśmy, błagaliśmy, żeby chociaż kawałek tego zadania zrobił. W własnym zakresie nie było to możliwe. Powiem tak, cała Sokołowska musi być przebudowana, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ta inwestycja, która rozpoczęła się, chyba się skończy w terminie, i wówczas będzie taka sytuacja, musicie państwo o tym wszystkim wiedzieć, że cały ruch, który będzie się odbywał w kierunku Katowic, Wrocławia właściwie taki tam nazwę, będzie musiał przebiegać ulicą Sokołowską do Krakowskiej, gdyż ten projekt został niedorobiony. To ja 10 może razy to za mało. Upominałem, uwzględniałem, prosiłem, żeby jedna generalna przeprojektowała ten węzeł Sokołowska z możliwością wjazdu w kierunku Wrocławia. Nie ma takiej możliwości, więc wszystkie samochody, które z racji swojego przebiegu znajdą się gdzieś tam w okolicy Sokołowa, Pęcic, będą wracając na tą trasę w kierunku Wrocławia, musiały przejechać Sokołowską. Więc pamiętam, że to wymusza taki projekt i włodarze starostwa wiedzą o tym i przygotowują projekt organizacji ruchu i przebudowy w ulicy Sokołowskiej na odcinku Krakowska węzeł. Oni to robią i to muszą zrobić. To jest teraz racyjne.